Magda Wosik, pochodząca z Wrocławia, ilustratorka, pracująca głównie dla wydawnictw dziecięcych, otrzymała tegoroczne Grand Prix, a wraz z nim szczero złoty kluczyk i nagrodę pieniężną w wysokości 8000 zł. Laureatka od 9 lat uczestniczy w Satyrykonie, ale dopiero teraz zdobyła nagrodę i to od razu najwyższej rangi. Jej czarno-biała praca przedstawia ekshibicjonistę, która odchylając pały płaszcza, zamiast części intymnych obnaża przed przerażoną kobietą symbol dekalogu. Obrady były bardzo burzliwe, ale bardzo sprawiedliwe, bardzo demokratyczne i to, co wybraliśmy, myślę, że wszyscy się zgadzamy z tym wyborem. Oczywiście każdy z nas miał jakieś inne typy, natomiast przyjęliśmy taką zasadę, że demokratycznie wybieramy jakby jedną pracę, no i to jest wynik jakby gustów 8 osób. W tym roku w skład tego gremium weszli nie tylko Polacy, ale i Belgijka, Izraelczyk, Meksykanin oraz Rumun. Wszyscy przyznają, że całodzienne obrady były śmiertelnie poważne, ale pomimo tego udało się wypracować satysfakcjonujący dla wszystkich kompromis. A było co oceniać, bo do wyboru mieli niemal 2,5 tysiąca prac, 670 autorów z 60 krajów świata. Ja się głównie skupiałem nad jakością pracy, nad pomysłem, nad formą. Natomiast to, skąd pochodzi autor, nie jest istotne. Najważniejsza jest jakby jakość pracy i tyle. Jurorzy przyznają, że w tym roku temat zdecydowanej większości prac odnosił się do bieżących wydarzeń na świecie, koncentrujących się głównie wokół wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, emigrantów czy sytuacji politycznej w Polsce. Kolejny raz organizatorzy konkursu zaproponowali artystom temat. 3 lata temu było zło, w tamtym roku był entuzjazm, a w tym roku jest tolerancja. Dlaczego tolerancja? Ponieważ pierwsza myśl była taka, że może nie tolerancja, żeby wyraziście ten temat sprecyzować. No ale bałam się, że będzie to po prostu dużo takich smutnych, tragicznych rzeczy, bo satyra jest lustrem tego, co się w świecie dzieje. I myślałam, że jeżeli damy temat tolerancja, to może być takie przewrotne też, że będą i rzeczy pozytywne i właśnie te, które trapią ludzkość dzisiaj. Współczesne problemy radykalnie odmieniły wyniki tegorocznego konkursu, który nagle nabrał świeżości, a co za tym idzie, zepchnął na boczny tor artystów dotąd notorycznie docenianych i nagradzanych. Nie wiem, no może coś fajnego się zaczyna dziać w tej chwili. Czasy są burzliwe i takie czasy zawsze dobrze robią tego rodzaju rysowaniu, takiej satyrze i pomysłom. Jak jest za miło, jak jest za fajnie, za dobrze, no to satyra wtedy... Legnicki Satyrykon znany jest pod każdą szerokością geograficzną. To ogromnie prestiżowy konkurs dla twórców satyry. W tym roku impreza prześmiewców obchodzi swój 40. jubileusz. Jej finał, jak zawsze, odbędzie się w połowie czerwca. Wówczas publiczność obejrzy pokonkursową wystawę oraz ekspozycje towarzyszące. Już dziś wiadomo, że rocznicowe obchody będą smakowite. Skupią się bowiem na kulinarnych harcach z udziałem miejscowych restauratorów.